Cześć, witajcie z tej strony Olek. Witajcie już w 11 odcinku serii Rolników 3. W dzisiejszym odcinku nie będziemy kosić trawę, tylko kosić trawę. Zobaczymy, ile odcinek będzie mieć minut. Dzisiaj jest ze mną sąsiad Karol. Siemanko. Wbijajcie przy okazji na jego kanał. Link w opisie. Tu jest jego zestaw. Tylko nie wiem, czemu ty tu wjechałeś. A gdzie kosimy? No chyba od mojej strony, nie? Mi się tak wydaje, dobra. Jadę jego nową, moim znaczy nowym nabytkiem. Moim nowym nabytkiem, bez tura. Już. 4-4 bieg, taki tip. Ba, jeszcze 2 na godzinę. Można tak. Dzisiaj odcinek będzie krótszy niż zwykle z powodu, bo mamy mało czasu. Przynajmniej ja mam mało czasu. Nie wiem jak Karol. Ja też mam mało czasu, bo jutro szkoła. No bo nagrywamy to w niedzielę. O północy prawie. Która jest godzina? Północ jeden, nie? No. Zanim ja to jutro, przynajmniej ja jutro do szkoły nie idę. Będę cały dzień jutro montować. Cieszę się. Zobacz, fajnie. No, montować, hello. Chcecie się montować 5 filmów? No, chętnie, wiesz. Na zapas? No. Bo mu się tak źle nie chce. Jeżeli to będzie mniej niż 5 minut, bo taki do 10 minut chcę dociągnąć, to jeszcze zrobimy jakieś pole jedno. Nie? Co ty tak wolno jedziesz? Co, 20 na godzinę? No jedę 22. A się nie widzę jak zapierniczasz. No dopiero 2 minuty odcinka, nie? No to masno. Szybko to pójdzie, coś tak czuję. Ja mogę patrzeć się w niebo i wiem jak jechać. Właśnie miałaby na tą spodziankę, a nie. No, żebyś mnie wpadł. Sam tam nie wpadł. No, ja ją dookoła oblecę szybko. Elegancko dookoła. Objadę ją. Jeszcze raz ją elegancko dookoła objadę. Kazi to chce? Dobra, je ogień. Jadą pryskać, a my jeszcze nie popryskane mamy. No. Nawóz rozłożyć. Ty, no to bez przesady, odcinek nie będzie trwał 5 minut, nie? Jeszcze do pole zrobimy jakieś. No. Jeszcze jedno takie pole zrobimy. To jest już na jakieś tam, albo weź tam, szukaj jakiegoś pola. Dobra. Ciekawego. Tu naprzeciwko jest takie w miarę duże. Te naprzeciwko, a nie te obok? Te obok jest małe. No to lecimy na te. Coś tak nie chcę kosić, co nie? Wałka nie wróciłem.
odcinek będzie mieć 4, akurat niecałe 10 minut. No. Polona z beczką stoi. Nie naszą, pożyczoną. Dziwny zestaw. Będzie wstał jeszcze tak do kolejnego odcinka, bo ten czujnik dużo pali. No. Jakby nie turbina, to bym mniej palił. Co? Jakby nie turbina, to bym mniej palił. No, jest turbina, może w nim wsiągnę, bo mi nie potrzebny aż taki. Sieć nim nie sieje, kultywatorować nim nie kultywatoruje. Tym nim robię tylko nawozy, opryski i gnój rozrzucam. Ale będzie nowy nabytek prawdopodobnie u mnie po żniwach, nie? Jak będzie hajs za zboże wpadnie. No. No i akurat będzie niecałe 10 minut, jeszcze 4 minuty. Szybko się będzie montować. Ja się cieszę, nie? O. Zaoszczędzony czas. Ja. Albo surowo go wrzucę i się nie będę męczyć. Właśnie miniaturka, stój. Czy ja tu bliżej podjadę jakby? No wiem, ale żebyś mi nie przywalił. Jeszcze trochę. Dobra. Kilka do wyboru jest. Ptera na akcji zbierania berek później przetestuje się mój nowy nabytek. Mój też. A jaki? No, też. Tego niebieskiego? To czy ty ursusem no. Będziesz przyciepę targać? A... Chyba mi się tak wydaje. A belowanie to co? No a no to na prasowaniu, no to ta, 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 ta. Chyba, że ursusem dasz radę. Ursus pójdzie. Pójdzie, pójdzie. To się da. Ona tam tutaj jest mała prasa. Ujdź! Na milimetr, dobra. No, to ja, ten. To ja się składam, jadę i kończymy odcinek, nie? No. A to już u mnie na gospodarce możemy skończyć. No to jeszcze powoli jadę. No bo ja cię dogonię. O, jedę 30 ponad. Gansko. Ach, mnie rzuciło do góry. Ja sam może poczekam na ciebie. A ty to w końcu czym ty jedziesz? Nowym czy starym? Po praskę. Starym pojadę balować tam. No, tylko że... Ja to trochę będę, wiesz, no, grabić, nie? Bo ja nie mam tego, że kilka razy, wiesz, muszę do oka wsiąść, żeby się na darmo praktycznie nie jeździł, nie? A no... Ogień... Oni jeszcze orać jeżdżą? No chyba tak. Ciekawe, czy w zimę będą orać. No chyba tak. Jak w zimę oni będą orać, to nic serio mają co z deklem. O, tu Polonę stoi, chyba na sprzedaż. Nie wiem. Chyba tak. Może dla ciotki kupię Poloneza. Chła, chła, chła. Jedziemy do ciebie czy do mnie? No chyba koszarkę musisz odczepić, nie? A no. Z Polnymi tam przecież, nie, pojedziemy. Oj, jeżeli nie pokazać swojego nowego nabytku, to się obrócasz. Puść, dobra. Minąłem twój nowy nabytek, minąłem, nie?
No. Oj, chyba kawałek koła było widać. A tak kawałek. Przy okazji pokażemy, jak rosną ziemniaczki. O, zobacz, jak elegancko. Tutaj twój owsik, tak? Dobrze mówię? Owsik. Tak. To mój owsik. I tu twoja pszeniczka elegancko rośnie. Wszędzie ją posypać. No. Ja zobaczę ten. A ty, jak cię będę miał kosić kombajny, czy ty sobie będziesz kosić? Ciekawe, czym ja będę ty kosił, jak ja kombajna nie mam. Ale czy ty pożyczysz ode mnie, czy ja cię będę miał kosić? Pożyczę. Okej. Okay. Spokojnie, Adam. Nie no, tam za paliwa zaciągujesz, będzie dobrze. Czemu to jest twoje pole do siania? Które? Te, co siewnik stoi? No. To twoje pole? Nie, nie wiem. To, czemu tam siewnik stoi? Ale nieważne. Okej. Okay. Chyba nawet złą drogą jedziemy, mi się tak wydaje, co? Nie, ty jedziesz na główną i... Główną, a... Nie ma jakiegoś skrótu, czuła? Nie ma. Ale przynajmniej odcinek będzie mieć chociaż 15 minut. Mhm. No i ty przy okazji Nicholana będziesz rozsiewać. Znaczy nowe nabytki będziesz rozsiewać. No. Jo. Tylko nawóz u mnie jest, nie? No właśnie, będę musiał czapkę wziąć. Idę się pojawić. Załadujesz mi trochę. Nie no, ja wezmę swoją czapkę i sobie załaduję. I przyjadę ładowarką ja. Albo w Bina, Big Bagi sobie kupimy, nie? Co? Jakbyś tak na mnie poczekać. A co ty jesteś tu za mną przecież? Ile ty jedziesz? 27. No i jadę 27 teraz. Co tempo masz tam ustawiony? Ale jakbyś mógł tak się zatrzymać czy coś. To pojadę 25, okej? Okay? Powinienem się doścignąć. No to 24, no to 23. Ja jestem na skręcie już. O, ja nawet chmury nie widzę jeszcze twojej. O, widzę już. 22 jadę. 23, 24, 25. Znikłeś mi, jest nawet z pola widzenia. Ja cię widzę. Ty na skręcie jesteś? Już przejechałem skręt. Praktycznie zwolniłem do zera teraz. Praktycznie. Chodź do roboty, prawie wjechałem. Ale sprzęgło dostało wibracji, o boj. Jedziesz tam? No jadę, jadę, tylko że sprzęgło wibracji dostało. To dawaj, redukcja. Robiłem, tylko dalej drży. Chyba śrubka się poluźniła. Nie. Ale będziesz katować tego Ursusa, och, będziesz katować go. A będziesz robił odcinek z nawożenia zboża? No nie tak. Albo ty będziesz nawozić, albo ja będę nawozić, albo ja będę ładowarką jechać z big bagami, nie? O, jedziesz? No jadę, jadę. O ja, dobra, ja już jeżdżę na gospodarkę prawie. Prawie. A jadę 27. 25. Właśnie minąłem znak grabów, więc... 25. O, widziałem jak skręcałeś. Ojdź! To pole przyłaciłem. Aż tak. Um.
Dobra, to dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Narka. Na razie.